Piesek to wielka odpowiedzialność. Nie wiem, czy postąpiliście roztropnie. Ja wypróbowałbym najpierw, czy jesteście o takiej brzemiennej odpowiedzialności już gotowi i zacząłbym z czymś mniej wymagającym, prostszym, na przykład z dziedziusiem. Tak się głupio zapytam, czy nie myślicie już o dzieciach? To teraz dziecko. Za te pieniądze, co wydaliście na psa w Japonii, można kupić noworodka w Laosie. W tym kierunku bym raczej inwestował na waszym miejscu. No moi drodzy, musimy chyba dzisiaj troszkę poważniej porozmawiać. Cześć Tulski, jesteśmy japońską... Polską parą. Aiko i... Emil, witajcie na kanale. Wreszcie ten moment. Dzisiaj chcemy porozmawiać z wami, tak na poważnie, na temat dzieci i dlaczego nie mamy dzieci. To jest temat, który powraca przy każdym większym odcinku u nas na kanale, odnośnie pieska, czy odnośnie tego, ile lat jesteśmy ze sobą razem. No, my też jesteśmy coraz starsi i zdajemy sobie sprawę, że ten temat będzie się coraz częściej powtarzał. Mazu saisho ni hitokoto itai no wa, ano inu no douga de kekkou sono kodomo no komento ga deta koto ni tashi wa shoujiki ne, jibun no naka de inu to kodomo no kanrensei teyu no wa nakatta node, otorokimashita. Mazu ano watashi no naka de inu wo ne kodomo no kawari toshite katta teyu koto wa nai desu. もちろん犬は、まあ、家族の一員なんだけど子供の代わりではないです。犬は犬です、まあ、そこはねいろんな考え方あっていいと思うんですよ。実際にもう子供のようにね犬を育ててる人もいると思うし、それは人それぞれなので全然いいと思うんですけど、まあ、私にとって少なくとも犬は子供ではないということです。No i na tym myślę, że już można zakończyć temat pieska, a teraz przejdźmy do tematu dzieci. Słuchajcie, ja sobie zdaję sprawę, że jesteśmy osobami publicznymi, opowiadamy o swoim życiu prywatnym na YouTubie i pewnie też dlatego te pytania się często pojawiają, dlaczego nie mamy dzieci. To w skrócie powiem tak. Chcieliśmy mieć dzieci, ale nam się nie udało. Tak, tak się czasem dzieje w życiu, że no nie wszystko jest po naszej myśli. Próbowaliśmy, ale nie mamy dalej dzieci. Pomimo wielu lat prób oraz pomimo chodzenia do lekarza. まあ、2年ぐらいね病院には通ったかな。でまあいろんな検査もしてドクターにも、まあ、お互いねどちらにもその決定的な原因はないんだけど、まあ、このままだと自然の妊娠は難しいだろうというふうに言われたんですね、まあ、それで治療を始めることにしたんです、まあ、なんか不妊の原因って結構ね分からない部分も多いみたい。Właśnie są na wakarnej, bo to ty arno, to motta kiedy. Tak. To jest obecnie też duży problem w społeczeństwie. Chyba 1/5 par ma problemy z płodnością. I naprawdę to jest tak, jak, że wielu wśród waszych znajomych także może mieć podobny problem. Więc tak ciągłe pytanie też o te dzieci. Zdawajcie sobie sprawę, że może nie każdy być szczęśliwy z takiego pytania, nie? I może ci komuś zrobić przykrość właśnie w ten sposób, nawet nie zdając sobie sprawy, bo no, dużo osób ma podobny problem, nie? Spędziliśmy wiele lat na chodzeniu do lekarza, na różnych terapiach, a także zdecydowaliśmy się na próbę in vitro, co było bardzo, bardzo ciężkie i to zostawiło dość, no... No było to bardzo ciężkie psychicznie, fizycznie, przede wszystkim dla Aiko, prawda? No dla mnie też. I kosztowało bardzo dużo pieniędzy. No niestety także in vitro w naszym przypadku no nie powiodło się. Chyba wszystko 100万円以上 kakatta to myślę, nie? Tokni sono, ano, 体外受精 wa 非常に 高額で 50万円以上 sore wa kakaru n desu ne. ただ今はね日本もやっと保険が、まあ、条件付きですけど適用されるようになったので今は、ね、もう少し費用下がったらしい、うん、理由は4つあるんですけどまず1つは通うのがめちゃくちゃ大変。これ1ヶ月のうちにもう決められたタイミングで何回も行かないといけないんですね。やっぱり仕事をしてるとそれはなかなか大変なんですよ、うん、で2つ目はやっぱり体への負担が大きすぎるっていうことですね。特にその女性に対する、ね、その負担が大きいんですね不妊治療って。でなんでかっていうとその治療を決まったタイミングでするためにホルモンの量を人工的にいじるわけですよ。注射したりとか薬を飲んだりとかして。それってかなりその体に影響が出るんですね。ものすごい気持ち悪くなったりとか、まあ、あと腰がすごい痛くなったりとか、あとホルモンは
のメンタルにもすごく影響するので、メンタルにもすごい大きな影響があります。Ja także widziałem właśnie, że Aiko bardzo, bardzo się męczy przez tę terapię, to na nią negatywnie wpływa. Ja się źle czuję, nie ma na nic siły, nie ma na nic ochoty. No te zmiany także tutaj nastroju, humoru spowodowane tą terapią hormonalną. Więc no to wszystko było bardzo trudne, prawda? I no nie czuliśmy, że chcemy dalej to kontynuować. 3つ目はやっぱり費用の問題ですね。これね、中には1000万とかかけてる人も昔聞きました。とにかく続ければ続けるほどどんどんお金がかかる。No, i bez gwarancji, że się w końcu uda, nie? I wyobraź się, za każdym razem wywalasz tyle pieniędzy, tyle czasu i poświęcenia i cierpienia, a nie ma żadnego efektu, tak? Nie udało się. Ten moment, kiedy się nie udało, no jest także bardzo, bardzo no wyniszczający, prawda? No był dla Aiko niszczący, no i także dla mnie to był duży zawód i no. No, no, ciężko było, no. やっぱりお金がかかるから仕事も辞められないんですよね。でも本当は仕事続けながらね、この治療を続けるのも本当にきつかったんです。でもお金のことがあるから辞められない。で、4つ目、これが一番大きな理由なんですけど、やっぱりそのダメだった時の落ち込み、もうこれに耐えられなかったってことですね。まあ1回2回だったらまだいいんですよ。これをね、2年間ずっとね、毎回毎回毎月毎月続けて、今度こそ成功しただろうと思って、ダメだった。で、またチャレンジする。ダメだった。もうそれでね、メンタルが相当ね、やられました。ね、まあとにかくこうしたことがあって、まあ、ここまでね、辛い思いをしたり、いろんなものを我慢したりして、治療を続けることが、まあその2人の幸せにつながるのかなって考えたときに、ちょっと違うんじゃないかっていうね結論に2人でお互い話して達してそれで治療をやめることにしました。Może niektórzy z was się zapytają, to dlaczego nie spróbowaliście adoptować dziecka? Jest taka możliwość w Japonii. Znam osoby, które dokonały adopcji, są szczęśliwe. To wymaga dużej ilości czasu, trzeba poświęcić, żeby znaleźć odpowiednią organizację, która wam pomoże znaleźć dziecko. No, ale podjęliśmy oboje taką decyzję, że jednak adopcja no, nie będzie czymś odpowiednim dla nas. Tashi tachi mo sore nitsuite ma nankai ka hanashiatta koto aru n desu kedo, jibun no kodomo no sodateru no to dareka no kodomo o sodateru no tte zenzen ne chigau koto da to mou n desu yo. Souyu imi de chotto dareka no okosan o azukatte sodateru tte iu koto ni honto ni jibun jishin ga sekinin o toreru no ka tte ne. Oczywiście nie twierdzimy tutaj, że adopcja jest zła czy coś takiego. Adopcja jest dobra, ale po prostu w naszym przypadku no, uznaliśmy, że nie jest to coś, co chcemy zrobić. Proszę uszanować tutaj naszą decyzję. Wcale nie twierdzimy, że adopcja jest zła. ただこれまでなんかまあいろんな人がその私たち の, その子供についていろんなねあの質問とかコメントをしてくれたんですけど、まあその中に本当にね私たちのことが好きで2人の子供が見たいという気持ちからコメントしてくれた人もいると思うんですよ。それについて本当に感謝したい。ありがとうございます。Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które życzą nam dobrze, które może oczekiwały, że tu będzie taki family channel, tak, rodzinny kanał teraz o Japonii. No nie będzie, ponieważ no nie będziemy mieli dzieci, no, mamy tylko pieska, więc będzie pieskowy kanał. Natomiast jeśli chodzi o te komentarze takie nienawistne, bo też one są, szczerze, no ja się jakoś nimi specjalnie nie przyjmuję. One są po prostu bardziej irytujące z tego powodu, że no dlaczego kurde cały czas ktoś się o to pyta? Tylko z tego powodu mnie to no, czasem irytuje, nie? まあ正直あのもう今私たちはその子供のことに関しては私たちの中でちゃんとはっきりした結論出てるので、特に何かあの悪意のあるコメントをされたとしても、特にそれで傷ついたりとかってことはないです。ただやっぱりその治療をしてね、そのメンタル的に弱ってる時に。そういうことをね書かれたらやっぱきつかっただろうなって正直思います。あとねまあ実際にそのコメントとかじゃなくてその直接ね対面でも何回か聞かれたことあるんですけど、まあ、大体そういうこと聞く人に限って初めて会った人とかあんまり親しくない人だったりするんですよ。
でそういう人に対して、まあ、治療してるとか欲しいけどできないとかあまりプライベートなことを言いたくないじゃないですか、うん、だから、まあ、私はこういうことを聞かれるたびにいつもね笑ってごまかしてました。でも結構心では、まあ、傷ついてた。そういう人は結構いると思います。ただ見えないだけで存在してる。I to jest w sumie główne przesłanie tego odcinka, żebyście pamiętali o tym, że mogą być osoby w takiej właśnie sytuacji jak my, które nie mogą mieć dzieci, na przykład robią teraz terapię, dla nich jest to ciężki okres i no, pytanie się ciągle, prawda, tych osób o te dzieci no, może być dla nich bardzo, bardzo męczące i ciężkie wewnętrznie, więc no, no, chciałbym, żeby to było jasne, prawda. No my jesteśmy szczęśliwi, więc tak na zakończenie, no nie mamy dzieci, ale to wcale nie oznacza, że jesteśmy nieszczęśliwi, że to jest, no nie wiem, jakiś dramat dla nas cały czas, coś takiego. No trzeba odnaleźć swoją drogę w życiu, odnaleźliśmy, jesteśmy szczęśliwi. No i, no i to tyle w sumie, no. A 結局ね、まあ幸せになれるかどうかは自分次第だと思うんですよ。その周りの環境は関係ないです。ただ念を押しておきたいのは、私たちはこういう夫婦だけの家族を推奨しているわけでもないし、この動画を見ている人たちみんなに賛成してほしいと思ってこのビデオを作っているわけでもないです。ただこういう家族のあり方も世の中にあるんだよということをいろんな人に知ってほしくてお話ししてます。まあそもそも家族っていうのはその昔の社会ではさ、国家のその政治システムの一部として扱われてきたわけじゃない？だからその中で、まあ、その家族とはこうあるべきみたいな理想像みたいなのが人々の心の中に刷り込まれてきたと思うんですよ。おじいちゃんがいておばあちゃんがいてお父さんお母さん子供がいっぱいいてみたいなね。でも今はどんどん社会ももう変わってるじゃないですか、昔と比べて。でどんどんその個人が尊重されるようになって、まあ、人生にもいろんな選択肢が出てきてる時代だから、まあ、そんな時代だからこそもうねいろんな家族の形があっていいと思うんです。もうそのシングルマザー、シングルファザー、子供がいない夫婦、まあ、子供を養子として引き取った夫婦、まあ、同性婚とか、もう本当にいろんな家族の形があって、その人たちが自分たちは家族だっていうふうに思えればそれでいいと思うんです。もうみんなそれぞれ違うね、バックグラウンドの中で育ってきてるので、まあ、ポーランド人ってね、一つの国の中でもいろんなね、意見、考え方の人がいると思います。もう人はね、もうそれぞれ全くね、全然違うストーリーの中で生きてる。だからそれぞれから見てる世界ってのは全然違って見えるんですよ。もう自分が想像する以上に違うと思うんです。それを想像してみてほしい。だからあの人がこう言ってるから自分もこうしなきゃいけないとか、もしくは自分はこうだと思うからあの人もこういうふうにすべきだとか、まあ、そういうふうに考えること自体本当にナンセンスなんですね。だから一人一人が違う考え方、バックグラウンドを持っていることを認めて、まあそれぞれをね尊重し合うような世の中であってほしいなというふうに思います。いろんな家族の形があっていい。 Bardzo dobrze powiedziane, Aiko. I myślę, że na tym możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że no, zrozumieliście o co nam chodzi i nasza decyzja, czy to jak wygląda nasza rodzina, no, spotka się z waszym zrozumieniem przede wszystkim, tak? Chcieliśmy wam to przekazać, żeby no, już postawić sprawę jasno, bo wiedziałem po prostu, że ten temat jeszcze będzie no, nie raz się pojawiał i będzie ciągle się pojawiał. Więc tutaj chciałem zamknąć tę sprawę, żebyśmy mogli już patrzeć w przyszłość no, już normalnie, żeby nie musieć cały czas unikać tych pytań czy coś takiego. Macie tę sprawę postawioną jasno i prawda, tutaj w tym odcinku. No i chcemy iść w przyszłość z podniesioną głową, szczęśliwi, no, tworzyć naszą wspólną przyszłość i jesteśmy szczęśliwi, to jeszcze raz podkreślam. No i no nie możemy się doczekać tego, co nas w życiu spotka jeszcze. Chodź, o, kuku. Chodź. Pa, pa. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia, papa.